7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Drodzy Państwo, nasz kolejny gość, pierwszy jeżeli chodzi o komentarz gospodarczy dzisiaj, to dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mówimy o danych gospodarczych. No właśnie, tutaj nie ma rewelacji, jeżeli patrzymy, to jest delikatnie powiedziane, na trzeci kwartał tego roku. Mamy dużą inflację, 5% ta konsumencka. Jeżeli patrzymy na ceny w sklepach, to te poszły do góry. Mamy dodatkowo spowolniony wzrost gospodarczy do niecałych 3%, 2,7%. Jak to będzie wyglądało, jeżeli patrzymy na gospodarkę i jaki jest stan polskiej gospodarki, patrząc także na przedsiębiorstwa, które mają coraz większe problemy z prowadzeniem biznesu tutaj, w naszym kraju? Znaczy, po pierwsze, przedsiębiorstwa mają coraz większe problemy z regulowaniem należności. Sytuacja w przepływach pieniężnych między przedsiębiorstwami realnie się pogarsza i o tym mówią raporty Narodowego Banku Polskiego i o tym były już raporty po pierwszym i po drugim kwartale. Więc ten sygnał o tym, że w gospodarce będzie coraz gorzej, pojawił się dosyć wcześnie. Jeżeli chodzi o inflację, no mamy do czynienia z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, oczekiwania inflacyjne, czyli cały przekaz publiczny, który wskazuje na to, że problem związany główny z kreowaniem tej inflacji, czyli ceny energii, nie zostaje rozwiązany, a wręcz przeciwnie, jest potęgowany. Dlatego, że sposób, w jaki obecny rządzący, no i poprzednicy również w dużej części próbowali rozwiązać ten problem, czyli budowa tak zwanych odnawialnych źródeł energii bez systemów stabilizujących, przy założeniu zamykania kopalni, zamykania systemu energetycznego i ciepłowniczego opartego na węglu, przy założeniu, że tworzymy bajkę o energii jądrowej w Polsce. Jak spojrzymy na taki dokument, który pojawił się już na stronach Ministerstwa Energii i Klimatu na temat właśnie planu na rzecz energii i klimatu, który będzie miał być taką drogą i wskazywać kamienie milowe osiągnięcia stanu dekarbonizacji w Polsce, no tam jest zapisane, że w 2040 roku, jeszcze raz przypominam, w 2040 roku będziemy mieli 7 elektrowni jądrowych. Znaczy bajkopisarstwo, które wiąże się z tworzeniem dokumentów rządowych, jest już wyszło poza granice w ogóle wyobraźni. Traktowanie magazynów energii jako apogeum, jako takiego narzędzia, dzięki któremu będzie można rozwiązać problem związany z brakiem energii, czyli panaceum na wszystko, jest absurdalne. Traktowanie magazynów energii jako źródła energii jest absurdalne. Ale wszelkie prawa fizyki zostały zaburzone i takimi dokumentami Ministerstwo Klimatu i Środowiska się posługuje. I to jest sygnał również dla całej gospodarki, społeczeństwa, że nikt tego problemu związanego z cenami energii nie rozwiązuje i nie rozwiąże, a wręcz przeciwnie, sytuacja będzie się pogarszać. Więc to mamy do czynienia z sytuacją... Plan. Jest plan, mówił o tym szef Komitetu Stałego KPRM, na przyszły rok, to znaczy powrót do mrożenia cen energii, a odejście od bonu energetycznego. No ale to są na razie słowa. No i znowu oznaczają pewne przewrócenie sytuacji. Ale to w żadnej sytuacji nie zmienia. Po pierwsze, skoro ktoś chce do czegoś dopłacać, to trzeba zadać pytania, skąd pieniądze weźmie. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której w ramach ETS-u zabierane są pieniądze od odbiorców energii, czyli opłaty za emisję CO2. Polacy są obciążani dodatkowym podatkiem, a potem rząd łaskawie twierdzi, że w celu utrzymania cen energii będzie dopłacać nam do energii, czyli wracać część tych pieniędzy, które zostały pobrane w celu stabilizacji cen. Znaczy, to jest przelewanie z pustego w próżne, to jest udawanie jakiegokolwiek działania, bo zaczęliśmy od pytania, co się dzieje i w którym kierunku to idzie i na ile jest szansa, żeby sytuacja się zmieniła. I w praktyce, jeżeli w ten sposób podchodzimy do zarządzania bezpieczeństwem energetycznym w Polsce, to inflacja, o której mówimy, ona nie tylko będzie utrzymywała się, jest ryzyko wzrostu, bo jeżeli dzisiaj te instrumenty, które są stosowane, próbują przytrzymać cenę energii na poziomie w miarę stabilnym, czyli takim, który jest akceptowalny, ja mówię w miarę,
tylko i wyłącznie w wymiarze politycznym, czyli akceptowalnym przez wyborców, żeby nie wyszli na ulicę i nie wykonali działań rewolucyjnych w Rzeczpospolitej, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której ceny energii są już nieakceptowalne przez biznes, bo mamy do czynienia z masowymi upadłościami przedsiębiorstw, kłopotami płatniczymi, a radością, którą tworzy minister finansów dla przedsiębiorców, to jest obniżenie składki zdrowotnej. Co ciekawe, 120 zł, bo mniej więcej jest ta korzyść, która się pojawi, ma zbawić przedsiębiorców. Znaczy, że minister finansów jest oderwany od rzeczywistości, nigdy nie prowadził biznesu, nie wie, nie rozumie i uznaje, że danie 120 zł dla przedsiębiorcy spowoduje radykalną zmianę jego pozycji. Drodzy Państwo, ja poproszę przedsiębiorcy, żeby wam się w głowie nie poprzewracało ze 120 zł, których otrzymacie, bo to szaleństwo może doprowadzić naprawdę do wypłaty kolosalnych zysków przez was i zakupu realizacji wszystkich marzeń, łącznie z działaniami inwestycyjnymi, które zaniechaliście przez ostatnie lata, no bo przecież to jest kupa pieniędzy. Panie rektor, mamy do czynienia z fikcją gospodarczą, sytuacją, w której rząd zwija gospodarkę, a nie ją rozwija. Więc to nie są działania, które mają spowodować wyjście ze stanu inflacyjnego, bo kompetencja ludzi, którzy podejmują decyzje, jest zerowa. Tak jak powiedziałem, jeżeli w Ministerstwie Środowiska i Klimatu przygotowuje się dokument, który jest oderwany od rzeczywistości, łamie prawa fizyki, nie przedstawia rzeczywistych wartości, wyssane z palca dane prezentuje, sprzeczne ze sobą, pokazuje wartości kosztów transformacji na poziomie mniej więcej od 2,4 do 2,8 biliona złotych. Przy drugiej stronie wpływów, czyli źródeł finansowania na poziomie maksymalnie 1,6 biliona w sytuacji, kiedy realnych jest około 0,8 biliona, czyli 800 miliardów, a analizy europejskie, Instytut Rousseau francuskiego mówią, że w Polsce koszt transformacji energetycznej będzie 10 bilionów, czyli de facto 3 razy PKB Rzeczpospolitej, to znaczy, że mamy do czynienia z tworzeniem fikcji. Nikt nie próbuje wyjść z klinczu gospodarczego, nie ma tam żadnej racjonalności, tam nie ma rozumu za krzty, więc mamy do czynienia z sytuacją, w której działalność gospodarcza robi się coraz trudniejsza, pauperyzacja gospodarstw domowych staje się powszechna, narasta liczba osób, które są w biedzie lub żyją na skraju biedy, ale jakoś dziwnie nadal jesteśmy uśmiechnięci i nadal Polacy, pomimo pogarszania się sytuacji ich gospodarczej i społecznej, popierają rządzących, a rządzący skrupulatnie to wykorzystują. A dlaczego? Dlatego, że przenoszą całą dyskusję i debatę polityczną na zjawiska całkowicie nieistotne, pomijając aspekty społeczne i gospodarcze. One w ogóle nie istnieją, nikt nie chce o nich mówić, przykrywa się kwestią tak zwanych afer i te afery ciągle wskazując, że jakiś polityk coś ukradł, coś wyniósł, coś przepłacił, coś komuś, kogoś zatrudnił. To jest dla Polaków dzisiaj najważniejsze, bo mamy taki ciężar w sobie, syndrom zemsty i będziemy rozgrywani i będziemy przekonywani, że jak przyłożymy komuś, no to nam się poprawi i będzie lepiej. No tak funkcjonujemy jako społeczeństwo. O, właśnie, tak to wygląda, jeżeli patrzymy na gospodarkę, jeżeli patrzymy na komentarz. Bardzo dobitny, dosadny, za który serdecznie dziękujemy naszego gościa. Dziękuję serdecznie. Doktor Artur Bartoszewicz. Dziękuję, dobrego dnia. Panie Wsińsku, do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.